Bezpieczeństwo na drogach dotyczy każdego z nas jako kierowcy samochodu, pasażera, motocyklisty, rowerzysty, pieszego. Przestrzeganie przepisów i szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego jest gwarancją bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć dziś w otwarciu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łomży. O zabranie głosu prosimy panią dyrektor Bożenę Śliwowską. Szanowni Państwo, to dla mnie wielki zaszczyt i przywilej móc dzisiaj powitać wszystkich Państwa na radosnej uroczystości otwarcia Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szkołach Katolickich imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Cieszymy się, że w tym ważnym dniu jest z nami wielu dostojnych gości. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość będzie dla nas wszystkich inspiracją i początkiem zaangażowania w działalność Centrum. Będzie ono bowiem dobrze wypełniać swoją misję wtedy, gdy młodzi ludzie będą z otwartością szukać nowych informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego, będą rozwijać prawidłowe postawy i kształtować swoją odpowiedzialność, której tak bardzo potrzeba również na drogach. Tych ważnych celów nie osiągnęlibyśmy bez życzliwości i wsparcia wielu osób, również instytucji. Dlatego też podczas dzisiejszego spotkania nie może zabraknąć podziękowań. Najserdeczniej dziękuję panu Mirosławowi Oliferukowi i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego za starania prowadzące do otwarcia tego centrum. Serdecznie dziękujemy również Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wszystkim nam życzę, aby dobre funkcjonowanie centrum przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, o których dobro najbardziej właśnie my się troszczymy. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że nowa pracownia bezpieczeństwa ruchu drogowego znacznie ułatwi nam poznawanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przyczyni się do zwiększania bezpieczeństwa na naszych ulicach. Pracownia wychowania komunikacyjnego wyposażona została w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe. Naszą inicjatywę, a szczególnie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łomży za sfinansowanie i zakup sprzętu na wyposażenie sali bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapraszamy do obejrzenia części artystycznej, którą przedstawią uczniowie naszych szkół. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić życie bez samochodu. Ruch na drogach jest coraz większy. Niestety, liczba wypadków również rośnie. Ich główną przyczyną jest nadmierna prędkość i nieprzestrzeganie przepisów. Siadając za kierownicą, musimy pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za tych, którzy z nami jadą i za innych użytkowników dróg. Nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych. Szanuj wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Jeżeli chcesz mieć znakomite samopoczucie na drodze, którego nie zmąci nawet najbardziej niekulturalny kierowca, naucz się i stosuj dwa słowa: dziękuję i przepraszam. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. Przyjmij zasadę, że każdy pieszy ma pierwszeństwo przy przekraczaniu drogi. Never thought that I'd fall in love. But I grew from a simple crush. Even without you, girl, I was all messed up. When you walked out, said that you had enough. Nothing to fool. Dziękujemy uczniom naszych szkół. O zabranie głosu prosimy szanownych gości. Ekscelencjo, panowie marszałkowie, panie prezydent, wszyscy zaproszeni goście, no i przede wszystkim droga młodzieży. Uczestniczymy dzisiaj w otwarciu 23. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dlaczego to centrum powstało? To centrum powstało przede wszystkim dlatego, że mamy już doświadczenia, które powodują, że tam, gdzie wiedza na temat spraw związanych z ruchem drogowym jest przekazywana regularnie, tam liczba dzieci i młodzieży, które biorą udział w złych zdarzeniach w ruchu drogowym, spada. My mamy jeszcze doświadczenie, ponieważ tą akcję prowadzimy od lat i z policją, kiedyś robiliśmy takie statystyki i analizy, i okazywało się, że w tych gminach, w których centra powstają, spada liczba zdarzeń tych nieszczęśliwych z udziałem dzieci i młodzieży. Chcę podziękować swoim pracownikom, którzy przyczynili się szczególnie do utworzenia tego centrum, panu Maćkowi Borysowiczowi, panu Zdenkowi Piotrowskiemu, za dużo łez w naszych domach z powodu tych nieszczęść związanych z wypadkami drogowymi z udziałem naszych dzieci. I ja mam nadzieję, że utworzenie tego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wpłynie na to, tych łez będzie chociaż o jeden. Jeżeli tak się stanie, będę uważał, że cel, który zakończyliśmy, osiągnęliśmy. Najdostojniejsi, drodzy naszemu sercu, goście, kochana młodzieży, ja z całego serca dziękuję za tę dzisiejszą uroczystość. Dziękuję wszystkim odpowiedzialnym za tak przepiękny dar, który otrzymały nasze szkoły. Kochani, ufam głęboko, że ta dzisiejsza uroczystość, która się odbyła w naszych szkołach, zostanie w sercu każdego i każdej z was, kochani młodzi przyjaciele, że naprawdę z całą odpowiedzialnością podejdziecie do tych zajęć, które zaproponujemy wam, aby wasze życie było bezpieczne. A teraz wszystkich naszych zacnych gości zapraszamy do szkoły. Tam przetniemy symboliczną wstęgę, otworzymy pracownię, poświęcimy sprzęt.